Powiem wam, że nie jest źle. 4,5 na 2000 opinii. Pierwsze dania już na stole. Tak wygląda zupka rybna. Taka w sumie jedna zapiekanka tutaj przecięta na pół. Tak się... To są najlepsze śledzie, jakie gdziekolwiek jedliśmy. Tak wygląda mój lód. Lód kosztował. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak już zapewne zobaczyliście po miniaturce, dzisiaj przyjrzymy się cenom nad polskim morzem. Skupimy się tutaj troszkę głównie na jedzeniu, czyli pójdziemy sobie zjeść tą słynną polską rybkę, za które były tam paragony grozy. Zobaczymy, czy rzeczywiście to tak wygląda. Może na jakiegoś goferka, zapiekankę, może pójdziemy sobie też na po prostu taki zwykły polski obiad ze schabowym. Zobaczymy, jak te ceny tutaj wyglądają nad naszym polskim morzem, więc zapraszam was do oglądania tego vloga. Ja jeszcze dodam, że ten odcinek będzie kręcony przez dłuższy okres czasu. To nie jest tak, że my jednego dnia te wszystkie rzeczy zjemy i one będą z różnych miejsc nad Bałtykiem, ponieważ my sobie robimy taki trip z zachodu na wschód, wzdłuż naszego wybrzeża, więc w różnych miastach będziemy próbować różnych takich specyfików, z których są znane te miejscowości. Testujemy pierwsze miejsce. Jesteśmy właśnie w Unieściu, tutaj w przystani. Jest tutaj mnóstwo smażalni, też różnych sklepów z rybami, więc miejsce bardzo popularne. Zobaczymy w tym miejscu, ile zapłacimy za smażoną rybkę. Tak oto prezentuje się ta smażalnia. Tutaj widzicie za mną taki prosty budynek, prosta smażalnia, ale mają tutaj bardzo dobre rybki, bo my już tutaj w tamtym roku byliśmy. Jest umiejscowiona naprawdę bardzo, bardzo blisko plaży, bo tutaj, zobaczcie, z widokiem na morze, można powiedzieć, smażalnia ryb. Paulina poszła już tam zamawiać rybki, zaraz wam powiem, jakie zamówiliśmy i co ważniejsze, ile tu zapłaciliśmy, bo nie wiem, czy nie płacić nie będziemy na samym końcu, ale tu za chwilę się o tym przekonamy. Sprawdzę jeszcze oceny tej smażalni. Powiem wam, że nie jest źle. 4,5 na 2000 opinii, więc naprawdę smażalnia godna polecenia. Będziecie w Unieściu, to zapraszam, zaraz zobaczycie, jakie dostaniemy posiłki tutaj. Już z powrotem Paulina, to wam powie, co zamówiła. No więc tak, oczywiście jeszcze nie zapłaciłam, bo będą rybki nam ważyć, ale klasycznie filet z dorsza z frytkami i surówką dla Darka, a ja wzięłam sobie halibuta z pieca, do tego surówkę z kiszonej kapusty, bo taką najbardziej lubię. Zobaczymy, bo to wszystko zależy od wagi. Filet z dorsza kosztuje za 100 gram 17,5 zł. Halibut bardzo podobnie też chyba około 18 czy 19 zł. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy już tutaj nasze dania, zobaczcie. Tak się prezentują. Tutaj Pauliny halibut z pieca. Tak. Tak wygląda. Kiszona kapusta. I mój dorszyk z frytkami. Naprawdę potężne porcje. Jak widzicie, frytek sporo. Rybka też niczego sobie. Prosiłaś o jakąś większą rybkę, czy taką dali po prostu? Nie, taką dali. Taką dali. Taką po prostu dali. Do tego sobie wzięliśmy tutaj napój. I ile za to zapłaciliśmy ogólnie? 139 zł i 25 groszy plus 14 zł właśnie za napój. I już mówię, jak to wygląda. Darka dorszyk to jest 54 zł. Ta porcja halibuta to jest 57 zł. Surówki mamy po 9 zł, a frytki po 10 zł. No, czyli 140 zł za dwie osoby, jak tutaj sobie przyjdziecie i takie rybki zamówicie, zapłacicie. Próbujemy rybki. O, widzę, że bardzo dobra już będzie. Ja nie lubię takich, wiecie co, jak jest taka za bardzo wodnita. Ja lubię, jak jest trochę nawet taka przeciągnięta, tak, niż taka rozpływająca się. O, i widzę, że już będzie dobra, bo jest taka fajna. Punkt po prostu. Ja taką rybkę najbardziej lubię i jest bardzo dobra. Jak widzicie, też panierki tutaj nie ma za dużo, cieniutka, fajna. Skórkę się też zje pewnie. A jak tam u ciebie ten halibut? No to ja już spróbuję. Ja tu sobie na razie masełko. A co ty tutaj, masełko jeszcze? Masełko mam, tak, do tych pieczonych rybek. Już sobie próbujemy. No, trochę tu chyba ostygło. Ale ze ość niezła. No, to ja próbuję. O, fajna. Konsystencję też taką lubię. Ja lubię bardziej wodnito, jak to Darek mówi. Suróweczki jeszcze spróbujemy. Ja sobie wziąłem tutaj z czego? To ja mam z białej kapusty, nie? Z białej, a ja z kiszonej. Pomina kiszonej. Jak tam kiszonka? Ok? Pyszna. A ja próbuję białej. Też dobra. Nie jest taka stara, widać, że świeże, to wszystko jest chrupiące, super. Słuszna porcja jest tej surówki. Mhm. Talerze, zobaczcie, wyczyszczone, jeden, drugi talerz i naprawdę rybki były bardzo, bardzo dobre. Znakomite.
I porcje naprawdę za te pieniądze myślę, że spore, bo ja się najadłem tą rybką i tymi frytkami Pauliny. Ta ryba miała tyle samo gram praktycznie co moja. Może wyglądała na mniejszą, ale było to samo. Tak, i też jesteś najedzona, nie? Tak, a w zasadzie wam powiem, że ości w tym halibucie jest naprawdę niewiele. To jest tylko tyle. No, moje wyczyszczony talerz, więc naprawdę jak coś polecamy, to smażanie bardzo dobre jedzonko. A my się widzimy przy kolejnym posiłku. I szybciutko przenieśliśmy się teraz do Łeby. Jesteśmy właśnie teraz w Łebie. Za mną znajduje się knajpa. Knajpa się nazywa Hedge, jakoś tak. Znaleźliśmy ją na Goglach. Ma bardzo dobre opinie. Teraz spróbujemy rybki albo jakiegoś mięska. Zobaczymy. Za sobie sprawdzimy, co jest w karcie. Także zapraszamy was na wizytę w tej knajpie. Jesteśmy już po wyborze dań. Paulina, co tam zamówiliśmy? Właśnie się bardzo rozpadało. Tak, bo niestety, ale pogoda nad morzem nam się tutaj zmieniła. Długie spodnie, bluzy, kurtki i do tego siedzimy pod namiotem, a tu fajnie jest cieplutko, a na zewnątrz nie jest ciepło. Fajnie, ale wiecie co? Znudziły nam się chyba rybki. Znaczy nie, mi tak troszkę się znudziły, troszkę nie. I wzięliśmy sobie tak zupę rybną, ale taką łagodną. Darek chciał tą ostrzejszą, no ale poprosiłam, żebyśmy wzięli łagodną, bo ja bym też wtedy spróbowała sobie. Także wzięliśmy zupę rybną kaszubską. Darek wziął kotlet schabowy, frytki, suróweczki. Stęsniony, co Darek? Troszkę tak. No a ja nie byłabym sobą, jakbym regionalizmu jakiegoś nie wzięła. I tutaj jest taki regionalizm. Placki ziemniaczane, wędzony pstrąg, koperek, masło czosnkowe. Zobaczymy, ja lubię placki ziemniaczane. Do popicia, no z racji pogody, ja wzięłam sobie piwko grzane z takim sokiem imbirowym, a Darek taką klasykę, tyskę. Pierwsze dania już na stole. Tak wygląda zupka rybna. Tylko zamówiliśmy sobie jedną, pani podała dwie, więc stwierdziliśmy... Nie wiem, może źle się wypowiedzieliśmy. No, więc stwierdziliśmy, no dobra, jak już pani przyniosła dwie, to niech będą dwie. Ale wyglądają się słusznie nalane. Duże porcje, duże, w dużych miskach. Naprawdę tej zupy jest sporo. Czekajcie, zobaczę tutaj jeszcze tą rybki, ile tutaj jest. Dużo. Dużo. Zobaczcie. To praktycznie taką zupkę, jakby ktoś zjadł. To już będzie najedzone. Mieliśmy sobie wziąć jedną na pół i teraz mamy dwie. Więc może być ciężko zjeść obiad. Ale taka treściwa naprawdę zupa. Cytrynka widzę jest, której ja za bardzo nie lubię. Chcesz cytrynkę? Masz dwie. Tak więc zupki bardzo dobre, jak na razie. I takie widzę smaku też, nie? Próbowałem też okej, nie? Takie śmietanowe, takie łagodne, fajne, no. Bo jest dwie wersje tej zupy. My wzięliśmy łagodną, a można sobie też wziąć na ostro. Zupki na razie odłożone na bok, no bo zaraz nie zjemy tego naszego głównego dania, że tak powiem. I to, co zamówiła sobie Paulina, czyli... Pięknie. Jak to się nazywało w ogóle? Placki z czym? Placki z wędzonym strągiem, śmietaną, koperkiem. No to powiem wam, że taka słuszna porcja. Zobaczcie, ile tego jest. Tak. Do tego tutaj surówki. Sałatka taka z winegretem fajna. No całkiem zmyślne danie, że tak powiem. Ciekawe, jak to będzie smakować. Tu widzę jeszcze jakąś śmietanę masz pod tym, nie? Ze śmietaną. Właśnie nie wiem, czy to nie jest taki sos. A no, mój schabowy z frytkami wygląda tak, czyli standardowo. Niczym się nie wyróżnia, ja niczym się tutaj nie imponuje. Do tego suróweczki sobie wziąłem. Zobaczmy, może będzie dobre. Może wygląd to nie wszystko. Twoje wygląda zdecydowanie lepiej niż moje. No, nie ma co tu ukrywać. Tak wygląda mój schabik. No, powiem wam, że jest trochę tego schabu, nie jest tak bardzo rozklepany, że tak powiem. I smakuje całkiem normalnie, jak schab, powiedzmy. Więc takie standardowe danie. Paulina, jak tam twoje? Po tych paru kęsach? Super smakuje. No to jak sobie przyjdziecie tutaj do tej knajpki, to coś takiego jak Paulina możecie sobie zamówić, bo chyba widzę, że jest godne zamówienia, że tak powiem. Najedliśmy się tutaj co nie miara, naprawdę porcje były duże, może nie wyglądały, ale schabowy naprawdę solidny, gruby i było go sporo. Pauliny też zdanie solidne. Wszystkich nie tak, nie tutaj zupki zabieramy ze sobą niestety, bo nie zjedliśmy wszystkiego i ale teraz niestety. Tak. Zupa rybna kosztowała po 26 zł, no tu już dwie wzięliśmy, no bo to co wam mówiłem, miała być jedna. Schab panierowany kosztował 43. To co Paulina jadła, czyli te pince kaszubskie z pstrągiem solonym, kosztowało to 39 zł, piwo grzane 19, tyskie lane 15 i opakowania tu jeszcze na zupkę mam, pani doliczyła dwa po 2 zł. Czyli łącznie zapłaciliśmy tyle, 172 zł tutaj w Łebie za taki obiad
Sprawdzamy dla Was ceny nad polskim morzem, co ile kosztuje. Ponownie w Łebie, tym razem na spacerku, przyszliśmy sprawdzić, o ile są takie prostsze trochę dania. Dzisiaj padło na zapiekankę, a Paulina tam po drugiej stronie właśnie zamawia taką zapiekankę. Weźmiemy sobie taką klasyczną z pieczarkami, zaraz zobaczymy, ile ona to kosztuje i jak wygląda. A jakbyście chcieli sobie tutaj odwiedzić to miejsce, to jest to miejsce nazywa się Zapiekarnik w Łebie. Są mi nasze tutaj zapiekanki. Paulina, ile zapłaciłaś za te zapiekanki? To jest jedna zapiekanka przecięta na pół, kosztuje 32 zł. Serowa bez pieczarek jest po 28. W Krakowie taka zapiekanka tam u nas kosztuje około, nie wiem, 10 zł, może 12, a tutaj 32. 32 zł, ale tutaj macie sos do wyboru. No ja wziąłam klasycznie ketchup i pani pytała, czy trochę szczypiorku. No ja akurat lubię. No zaraz wam pokażę, zresztą to wygląda. Taka w sumie jedna zapiekanka tutaj przecięta na pół, tak się prezentuje. No wygląda bardzo ładnie, zaraz zobaczymy, jak smakuje. Takiej długości jest, o, jakbyście sobie wzięli jedną. Wygląda, powiem wam, całkiem przyzwoicie. Tak jak te krakowskie, można powiedzieć. Jak smakuje? Naprawdę dobra zapiekanka. Dobrze wypieczona, chrupiąca. Fajne pieczarki. Ser. Naprawdę, gdyby nie ta cena, 32 zł, co jest trochę chyba duże jak na taką zapiekankę, to naprawdę zapiekanki super. Więc jak będziecie tutaj, zapiekarnik podaje takie właśnie zapiekanki. Bo oczywiście można sobie, no dobre do tego różne składniki, no my akurat taką zamówiliśmy. To jesteśmy w Chłapowie, tym razem sprawdzimy coś zupełnie innego. Nie obiady, nie kolacje, a śniadanie. Ile takie śniadanie kosztuje tutaj nad polskim morzem i jak ono wygląda. Sobie tutaj do takiego baru letniego, który znajduje się zaraz obok kempingu Horyzont. Tutaj akurat serwują po prostu śniadania. Zamówiliśmy sobie dwa zestawy, jeden Darek, drugi ja. Darek ma jajka sadzone na bekonie, do tego jakieś tam dodatki różne i biała kawa. A ja sobie zamówiłam zestaw numer 3. Tam jest twarożek z rzodkiewką, z warzywkami, z takimi rzeczami i do tego herbatę owocową. I jest i nasze śniadanie dzisiejsze. Tak ono wygląda, jak widzicie, dużo zielonego na jednym, jak i na drugim talerzu. Ja mam jajko sadzone na bekonie, pod spodem jest bekon. No i tutaj papryka, pomidor, ogórek, jakaś rukola chyba, nie? To jest jakaś sałata. To jest taki miks sałat, tak. Mi się wydaje. A po to Paulina sobie wzięła twarożek. Tak. I tutaj podobnie żółty ser, chyba który ja pewnie, ja będę musiał zjeść. Do tego rukola, tak. Tutaj mamy pieczywo, nie? Bułeczka z masełkiem, chyba tak? O, dżem. I masło. I masło, fajnie. Bułka, kajzerka jedna plus chleb. Tak to wygląda. Się skusimy dzisiaj. Chlebek dla ciebie może być, bo ty jesz taki ciemny, a ja mogę zjeść ci połówkę kajzerki. O, to później się podzielimy. No i tutaj jeszcze do tego zestawu jest tak do wyboru. Albo kawa, którą ja mam, albo herbatka. Albo kakao jeszcze mogło być. No i takie śniadanko dzisiaj. Chyba bardzo ładnie podane. Aż tak bardzo dużego się talerza nie spodziewałem. Ja też nie. Zaraz zobaczymy, ile będzie to kosztować, takie śniadanie tutaj nad polskim morzem. Jak tam serek? Wydaje mi się, że to będzie dosyć duże śniadanie, bo teraz tak patrzę, to ja tutaj mam trzy jajka sadzone są. Myślałem, że są dwa, a są trzy aż. Wszystko zjedzone, jak widzicie, tu już posprzątane, można powiedzieć, ale powiem wam, że śniadanie było gigantyczne. Jak ktoś lubi na śniadanie dużo zjeść, no to polecamy taką formę, bo naprawdę można się tym śniadaniem najeść, tak, że tak bardzo powiem. Bardzo duże, fajne, bardzo blisko kempingu, także wiecie, wyskakujecie sobie i jecie. A najfajniejsze jest to, że do godziny 12 tutaj jest, także jak lubicie sobie pospać, no, to też na śniadanie. Pospać i zjeść, lubicie to jak najbardziej śniadania dla was. Ile za to zapłaciliśmy, Paulina? Za te dwie porcje z kawą, z herbatą zapłaciliśmy 65 zł. Także wydaje mi się tak całkiem przystępne. No za to chyba co dostaliśmy, kawa, tutaj bułki, jajka. Wydaje się, że cena za jak na jedno śniadanie 33 zł wydaje się oceną ok. Ale dajcie znać w komentarzach, jak uważacie.
Jesteśmy w Kołobrzegu. Mamy tu taką ulubioną smażalnię ryb i tutaj właśnie zajmiemy się rybkami. Ile tam ulubioną i tutaj w ogóle też bardzo znaną chyba w ogóle smażalnię, bo to też z polecenia mamy tutaj, jak byliśmy rok temu. Tak, i tutaj jedliśmy sobie, nie zawsze wszystko wam pokazywaliśmy. Natomiast jest to smażalnia u Rewińskiego. Nie chyba tego aktora, tylko tutaj bardziej tak skojarzenia po prostu mogą tak być. Tak nam się wydaje. Ale byliśmy tam w tamtym roku i naprawdę podawali bardzo dobre smażone rybki. Zobaczymy, jak jest w tym roku i ile one będą kosztować. A właśnie jesteśmy w Kołobrzegu przypadkiem. Przejeżdżaliśmy, tak więc zaglądamy do smażalni ryb. Smażalnia ryb u Rewińskiego. Tak to wygląda ten budynek tutaj za mną. Paulina poszła złożyć zamówienie, no bo niestety z pieskiem tam nie wejdziemy i dzisiaj jest też sporo ludzi, jak widzicie tutaj w Kołobrzegu. Naprawdę tu na deptaku mnóstwo osób spaceruje. Zamawiamy standardowe po prostu rybki, zaraz zobaczycie zresztą jakie, powiem wam ile to nas kosztowało. Ona ma na gogle oceny, tu paski mi latają, ale może zobaczycie. 4,3 na 3200 opinii, więc no, wydaje mi się, że jest bardzo dobrze jak na restaurację rybną, bo tutaj tak jest to nazwane, ale to jest bardziej taka smażalnia ryb. Jest i Paulina, więc zaraz wam pokażę, co zamówiliśmy, znaczy powie wam, bo jeszcze nie mamy tego, ale widzę, że przyniosła takie śledziki w śmietanie, które tutaj są po prostu rewelacyjne. One są najlepsze śledzie, jakie gdziekolwiek jedliśmy. A zamówiliśmy co jeszcze? Zamówiłam sobie halibuta z pieca w zestawie z surówką i z takimi ziemniaczkami opiekanymi. Dla Darka wzięłam standardowo filet z dorsza z surówką, ponieważ ja tych ziemniaczków nie jem, oddaję je Darkowi. Zobaczymy, ile to będzie kosztować, bo ja jeszcze nie zapłaciłam. Do tego mamy dwa piwka. Piwka z Bytowa, Bytów. Darek ma zeróweczkę, ja mam jasne pełne. Na koniec pewnie powiemy, ile zapłaciliśmy i ile co kosztuje. A już nasze tutaj danie główne, czyli rybki. Pauliny halibut, jak widzicie, dosyć spory kawałek. Tak. Paulina też dostała ziemniaczki, tylko ja te ziemniaczki przejem. A to mój dorszyk, zobaczcie, jak wygląda. Też spory i wielkości, smażony. Można sobie zamówić z frytkami albo, jak tutaj w moim przypadku, akurat z ziemniaczkami od Pauliny. No i takie dostaliśmy dwie rybki. Zaraz zobaczymy, jak smakują i ile kosztują przede wszystkim. Aha, jeszcze do tego sobie też surówki to są w zestawie, czy dobierałaś? Znaczy, ja generalnie wzięłam zestaw. Tak? A mi dobierałaś? Czy... A tobie dobrałam, nie dobierałam ziemniaczków, bo wiedziałam, że ich nie zjem. Takie nie? Pudełeczko jeszcze surówki do tego trzeba domówić sobie. Więc za wszystko trzeba, jak osobno sobie zamawiacie, to trzeba dopłacić. Jak widzieliście, takie dwa zestawy tutaj z napojami, z ziemniaczkami, zobaczymy, ile za to zapłacimy. Jedzonko było przepyszne i znowu nie było podła, także zdecydowanie polecamy wam to miejsce, bo naprawdę nam tu bardzo smakuje. Byłam przed chwileczką zapłacić, także już wam powiem, ile za to wszystko zapłaciliśmy. Dokładnie 175 zł, w tym były właśnie te śledziki, czyli za sam obiadek z piwkiem, tam z soczkiem, z tymi innymi rzeczami, ziemniaczki, surówki, zapłaciliśmy 155 zł. Myślę, że można tak przyjąć, że około 80 zł na osobę trzeba wydać, ale jest słuszne. Słuszna porcja, dobra ryba, świeża, fajna, upieczona, usmażona, naprawdę super. Teraz jesteśmy we Władysławowie i sprawdzimy sobie, jakie są słodkości, znaczy się lody i gofry. My już jesteśmy po zamówieniu. Darek zamówił loda, ja gofra, ale ze względów takich, żeby wam pokazać, pokażemy, jak te porcje wyglądają i powiemy wam, ile tutaj we Władysławowie za takiego loda i takiego gofra musicie zapłacić. Słuchajcie, są już nasze deserki. Tak wygląda mój lód. Lód kosztował ile? 11? 10. 10 zł to jest średni, 11 duży, a 9 zł mały. Tak wygląda średni. U Pauliny goferek. Ile kosztował goferek tutaj? Goferek kosztował 21 zł, dlatego że zdecydowałam się na świeże owoce. Jeśli zdecydujecie się na owoce we Frużelinie, to taki goferek będzie kosztował 18 zł, tak, dokładnie. Także ten jest 3 zł droższy. Czyli taniej jest niż poprzednio kupowaliśmy w Sarbinowie, bo w Sarbinowie chyba 22 zł płaciliśmy za gofra. Więc no, Władysławowo troszeczkę tańsze. Mniej więcej. I tak to i tak wygląda.
tak na takie ceny musicie się nastawić w tym sezonie? Pokazaliśmy Wam, ile kosztuje rybka, pokazaliśmy Wam, ile kosztuje kotlet, lody, zupa rybna. Wszystko to, na co macie ochotę, będąc na Waszych wakacjach. Piszcie do nas w komentarzach, gdzie te ceny się różnią. Czy może gdzieś jest taniej, gdzieś jest drożej. Jesteśmy ciekawi, czy te ceny urosną teraz w sezonie, czy nie. Co do jeszcze samych cen tutaj nad morzem, to one też są różne, bo trochę drożej będzie na tym zachodnim wybrzeżu, a tutaj we Władysławowie widzimy, że zdecydowanie te ceny są tańsze. Nawet tam wchodząc gdzieś do knajpki, tutaj na przykład ostatnio byliśmy na piwku w jednej knajpce na zachodu i płaciliśmy 16 zł, a we Władysławowie to samo piwo kosztuje na przykład 10 zł, więc taka rozpiętość cenowa jest tutaj między wybrzeżem. Piszcie w komentarzach, jak to wyglądało ogólnie na wakacjach, jak tutaj byliście, czy jest drogo uważacie, czy jest tanio nad polskim morzem, a my co? No my w tym miejscu nie tylko kończymy ten odcinek, ale kończymy przede wszystkim całą tą serię z nadpolskiego morza, a dlatego ją kończymy, bo już w kolejnym odcinku no ruszamy dalej. My ruszamy na nasze właściwe takie wakacje. Byliśmy na północy tutaj Polski, nad Bałtykiem, teraz czas na południe Europy, że tak powiem. Tak. Zobaczymy. Ale znaczy, Europy, nie Polski. Zobaczycie, znaczy w sumie, bo my wiemy gdzie, ale wy sobie zobaczycie, gdzie nas ten kamper zawiezie w te wakacje, ale to już w kolejnych vlogach, na które was zapraszamy. I subskrybujcie nas, bo żeby być na bieżąco z tym, gdzie będziemy jechać, a będziemy jechać przez kilka fajnych krajów, tak, prawda? Trochę dłuższy wypad niż tutaj nad morze, więc zachęcamy do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć, pa. Cześć, pa.